Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Moi drodzy, po prostu wróciłam ostatnio z urlopu, który był przecudowny, przefantastyczny. Miałam niesamowitą przyjemność lecieć na paralotni, co było po prostu nieziemskim przeżyciem. Czuję się naprawdę wtedy taką mega wolność. Ale też Bieszczady są takim miejscem, które bardzo mnie inspiruje do działania, bardzo napędza moje komórki i stanowi dla mnie niesłychane źródło inspiracji. Mam dla Was bardzo dużo fajnych, ciekawych projektów, bardzo dużo fajnych, ciekawych nowych makijaży, więc mam nadzieję, że ten kanał po tym moim krótkim urlopie będzie jeszcze ciekawszy niż był do tej pory. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy sobie testem na żywo. Tutaj na tapetę będę brała dla Was Colistar, czyli firmę włoską, którą zapewne znacie i kojarzycie z moich filmików, ponieważ ja w ogóle jestem bardzo dużą zwolenniczką włoskich marek. Uwielbiałam firmę Nuba, która kiedyś była w Polsce. Bardzo lubiłam Deborę, która również kiedyś gościła w Douglasie. Natomiast ogólnie kocham się w firmie Colistar. Jest to firma, która wywodzi się z Włoch, tam ma swoją siedzibę. I co mogę powiedzieć na temat w ogóle włoskich produktów, to to, że pomimo tego, iż może nie są to jakoś mega selektywne marki, prawda? No bo jednak firma Colistar czy Nuba to są nazwy, które mało kto kojarzy tak naprawdę. No to nie jest coś takiego jak Dior czy Estée Lauder. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o jakość tych produktów, to naprawdę są genialne. Jeżeli chodzi o pigmentację, jeżeli chodzi o kolory, w ogóle oni szaleją tam z kolorami. Słuchajcie, Włoszki są bardzo odważnymi dziewczynami, więc dla nich fuksja na ustach, fiolet na ustach, nie wiem, na oczach, mnóstwo różnych połączeń kolorystycznych jest dla nich taką codziennością, więc te kolorówki właśnie z Włoch są bardzo mocno napigmentowane i są naprawdę przebajeczne, jeżeli chodzi o kolor. Ale wracając do tego podkładu, będziemy brać teraz na tapetę, ponieważ ja już, jeżeli oglądacie moje filmiki, to na pewno kojarzycie, że u mnie na kanale pojawiał się podkład Perfect Wear, czyli Tenuta Perfecta. I był to podkład, który bardzo długo się utrzymywał, był mocno nawilżający, ja go w ogóle kocham i na pewno do niego wrócę i będę go używać, ze względu na to, że po prostu był cudownym podkładem. Natomiast moja siódemka, która jest żółta, a która jest troszkę za ciemna na okres zimowy, dopiero pojawi się w moim kufrze na nowo. Natomiast dzisiaj będziemy testować czwóreczkę. Jest to podkład Colistar Anti-Age Lifting Foundation, po włosku Fondotina Lifting Anti-Age. Pięknie to brzmi, w ogóle muszę się zacząć uczyć włoskiego, bo uwielbiam ten język. Co jest napisane w internecie, a właściwie na stronie visage.pl, to to, że jest to podkład z naturalnym efektem odmładzającym, który wykorzystuje te same wartościowe, aktywne składniki, co bardzo nowoczesny, przeciwzmarszczkowy krem Colistar. No to jest ważna informacja, ponieważ mamy tutaj podkład, który ma bardzo podobne składniki do kremu, więc musi być naprawdę mocno pielęgnujący, również oprócz tego, że mamy efekt tutaj tylko i wyłącznie wyrównania kolorytu. Efekt liftingu jest uzyskiwany dzięki składnikowi napinającemu. Podkład wygładza rysy twarzy, cienkie zmarszczki i usuwa oznaki zmęczenia. Naturalny i trwały kolor uzyskiwany jest dzięki innowacyjnym mikropigmentom. Nieskazitelna cera dzięki bardzo dobremu kryciu wszystkich niedoskonałości cery. Ma działanie przeciwstarzające, nawilżające i pielęgnacyjne. Jest wodoodporny. Chroni przed promieniowaniami UVA i UVB. Filtr ma 8-10. Zawiera kwas hialuronowy, kompleksy nukleoksydowy, trójglicerydy roślinne, witamina A, czyli retinol i E. Ma fantastyczną gamę kolorów, pięknie pachnie, ma eleganckie szklane opakowanie z pompką. Cena regularna to 128 zł za 30 ml. Jak widać, nie jest to cena zbyt wygórowana, ponieważ jak wiemy, są podkłady, które kosztują około 200 zł, 300 zł. Nie jest to jakby cena mass-marketowa, czyli to nie jest Rimmel ani Max Factor, ale jeżeli okaże się, że ten produkt jest długotrwały, że faktycznie jest wodoodporny, że ładnie maskuje i jeszcze dodatkowo posiada te wszystkie bariery, które tutaj są, czyli co tu było, kwas hialuronowy, jakieś witaminy A, E i tak dalej i faktycznie ma działanie pielęgnacyjne, to myślę, że te 128 zł za 30 ml to wcale nie jest jakiś duży wydatek. Ale przejdźmy do samego opakowania. Ja tutaj mam, słuchajcie, kolor czwóreczkę. Jest to tester, który dostałam.
I jeżeli chodzi o jego pojemność, to jest 10 ml, więc jest to dość duży tester, ponieważ dobrze wiemy, że regularne opakowania mają 30 ml. I teraz jeżeli chodzi o konsystencję, to jak sami możecie zaobserwować, ona jest dość gęsta i taka ciągnąca i taka właśnie wartościowa bardzo. Ja strasznie lubię takie produkty, ponieważ ja nie lubię produktów, które są zbyt płynne. Ja potem nie mogę się z nimi połapać, albo się za dużo bardzo szybko. No nie, po prostu nie, dziękuję. Natomiast tutaj faktycznie ta formuła jest dosyć taka gęsta. Jeżeli chodzi o zapach, to jest to delikatnie perfumowany produkt, ale to nie są mocne perfumy, to znaczy to jest przyjemny zapach, bo nie jest taki bardzo intensywny. Jak dla mnie bardzo w porządku zapach. No dobrze, no to przejdziemy sobie do jeszcze pokazania Wam faktycznie jego gęstości. Widzicie, on się robi taki ciągnący troszkę, ale nie jest tak jak guma, czy tak delikatnie się ciągnie, nie, bardzo przyjemny. Dobra, no to zaczynamy aplikować. Ja na buzi mam krem ukochany, czyli Pharmacery z serii A głęboko. Głęboko nawilżający krem lekki. No i zaczniemy sobie aplikować ten podkład. Pół twarzy zrobię paluszkami i drugie pół zrobię beauty blenderem. Okej, no to zaczynamy. Co już mogę powiedzieć na temat tego podkładu? Ja mam zrobioną w tym momencie tylko pół twarzy, czyli to. I mogę powiedzieć tak, że ja jestem zachwycona. Moi drodzy, ta konsystencja tego podkładu spowodowała, że on nałożył się dokładnie jak krem. Ja go w ogóle na skórze nie widzę, w ogóle go nie czuję na skórze. Zapach jest mega przyjemny, zupełnie mi nie przeszkadza. Jak widać, ma taki blask bardzo naturalny. No tutaj nie mam nałożonego podkładu i widać, że gdzieś tutaj to świecenie wcale się nie różni od tego, więc generalnie wygląda tak, jakbyśmy mieli po prostu normalną skórę pokrytą kremem. Jeżeli chodzi o jakieś przebarwienia, no to jakby spowodowane opalaniem się miałam gdzieś tu jakieś niedociągnięcia. Natomiast no faktycznie moja skóra dość dobrze wygląda ostatnimi czasy, ale muszę powiedzieć, że te jakieś tam zaczerwienienia delikatne, które gdzieś występowały, zostały przykryte. Bardzo przyjemnie się tego nakłada. Jeżeli chodzi o sposób nakładania, to palcami bardzo łatwo mi to wyszło. Zaraz sobie zrobimy drugą część twarzy. Co do koloru, to faktycznie nie odcina się moja skóra od dekoltu. Jedyne co, to delikatnie będę musiała ten podkład przeciągnąć na szyję ze względu na to, że mnie opalenizna złapała jednego dnia, jak siedziałam i czekałam, aż się uspokoi wiatr na paralotni i nie byłam wtedy w kostiumie kąpielowym. Słońce było bardzo mocno z góry, więc po prostu moja szyja była w miejscu zacienionym i faktycznie ta opalenizna dużo słabiej ją złapała, więc po prostu niestety całe lato teraz będę musiała aplikować sobie podkład również na szyję. Jak widać, szyja została zrobiona również po połowie. Widać różnicę kolorystyczną między stroną lewą a prawą. I faktycznie tutaj ta skóra bardzo ładnie wygląda. Ona z boku wygląda naprawdę po prostu rewelacyjnie. Nic nam się tutaj nie odcina. Wszystko się ładnie wtopiło, pięknie wyrównało, a w ogóle nałożenie tego podkładu zajmuje 3 sekundy. No to jest w ogóle jakiś fenomen. Króciutko, zwięźle i na temat. Bardzo mi się to podoba. Zrobimy sobie teraz drugą połowę i zaraz do Was wracam. Tak, drugą połowę beauty blendera. Oczywiście nie obyło się bez kilku telefonów podczas nagrywania tego filmiku, więc przepraszam Was bardzo, jeżeli nie wejdę znowu w ten sam tryb mówienia i temat, bo oczywiście to, co powiedziałam, to już gdzieś tam było, minęło. Dobrze. No, całą cerę mam przygotowaną, szyję mam zrobioną, wszystko jest i ja jestem po prostu zakochana w tym podkładzie. Jeżeli tylko on się utrzyma w takiej formie i nie będzie się ścierał, nie będzie się kruszył i łatwo będzie na niego nałożyć oczywiście bronzer, róż i wszystkie inne składniki, jeżeli nie przesuszy mojej skóry i ta świeżość i taki bardzo duży komfort noszenia go utrzyma się przez dużo godzin, i oczywiście, jeżeli nie zacznę się świecić, to mamy nowego ulubieńca.
Dobrze, kochani. Aha, jeszcze miałam wam się zbliżyć, to robimy zbliżenie. Poczekajcie chwilkę. I tak ta moja skóra wygląda po nałożeniu podkładu. Jak widzicie, wszystko jest po prostu idealne. Bardzo... A, Jezu, wszystko mi tu leci dzisiaj! Jak widzicie, skóra wygląda fenomenalnie. Mnie się po prostu ten efekt bajecznie podoba. Łatwość w ogóle nakładania tego produktu. Obojętnie, czy to było gąbką, czy to było palcami. Okej, żeby wam powiedzieć, która jest godzina, jest 12:38. 12:30... Dzisiaj tam coś? Jest 12:38 i wracam do was później, za jakieś 8 godzin, czyli koło godziny 20:30, żeby wam powiedzieć, jak to wszystko się utrzymuje. Ale oczywiście jeszcze wrócę do was już w zrobioną skórą. Kochani, cerę już mamy gotową i jedyne, co mogę powiedzieć o tym podkładzie na chwilę obecną, to to, że po prostu podbił moje serce. Mam nadzieję, że cały czas będzie się tak zachowywał jak na chwilę obecną, czyli będzie piękny, kryjący, będzie zostawiał bardzo fajny, naturalny blask na skórze. Dodatkowo będzie się utapiał po prostu cudownie w skórę i będzie bardzo komfortowy, jeżeli chodzi o noszenie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym podkładzie, to to, że po prostu fantastycznie na nim się aplikuje wszelkiego rodzaju właśnie wykończenia, czyli i kontur, i róż, i rozświetlacz, i puder anti-shine z kreanu. Genialnie się wtapia, nie pozostawiając takiego efektu, wiecie, pudrowości, czyli normalnie jak maluję kogoś albo siebie i mam taki efekt cake'a, prawda? Taki bardzo pudrowy efekt. Ja zazwyczaj stosuję moją mieszankę, czyli hydrolat z glicerynem, czyli tak zwany
zrobiony po prostu domowym sposobem setting spray, który generalnie ma za zadanie scalić te warstwy i spowodować właśnie, że ta pudrowość zostanie ściągnięta. Natomiast w przypadku tego podkładu absolutnie nie mam takiej potrzeby, bo on nie wygląda na pudrowy w żadnym stopniu. Wygląda po prostu fantastycznie. Żebyście wiedzieli, ja nie mam podpisanego kontraktu żadnego z firmą Colistar i robię to tylko i wyłącznie, jest to tylko i wyłącznie moja własna opinia, bo za chwilę się oczywiście pojawi 1000 komentarzy, że a pewnie Colistar jej zapłacił za to, żeby dobrze mówiła. Nie, absolutnie nie. Ja ten podkład dostałam na zasadzie barteru, jak pracowałam z Douglasem. Absolutnie nie jest to tak, że ja dostaję, nie wiem, pełnowymiarowy produkt z tej firmy i teraz muszę powiedzieć wszystko z samych superlatywach na temat tego podkładu. Absolutnie tak nie jest. Tak czy inaczej, moi drodzy, po prostu ja jestem zakochana w tym podkładzie. Mam nadzieję, że za 8 godzin będzie on tak samo fenomenalnie wyglądał jak na chwilę obecną. Bo jeżeli tak, to po prostu mam swojego ukochańca. Dobra, wracam do Was, kochani, za 8 godzin. A ja teraz idę nagrać dla Was drugi filmik makijażowy, czyli będziemy teraz robić oczko i usta, ale to już w innym filmiku. A potem się pojawię za 8 godzin. Do zobaczenia. Hej kochani, ja wykonałam już sobie makijaż pełny, czyli wracam do Was w tej ostatecznej odsłonie. Zakręciłam sobie również włosy. Generalnie miałam podczas nagrywania dla Was tutorialu z tym makijażem chyba z 500 telefonów. Po prostu nie ogarniam w ogóle tego, co się dzisiaj dzieje. Przychodzę do Was po to, żeby po już z kilku godzinach, bo w tym momencie jest 15:40, więc już trochę czasu minęło, odkąd mam ten podkład na sobie i chciałabym Wam pokazać, jak on w tym momencie wygląda. Dla mnie wygląda po prostu rewelacyjnie. Ja w dalszym ciągu jestem w szoku, jak on zachowuje się na skórze. Zazwyczaj miałam problemy, ponieważ przy malowaniu rzęs, jak unosiłam brwi do góry, robią mi się tutaj zmarszczki i każdy podkład, który miałam do tej pory, on się w tych załamaniach zbierał. A ten, muszę przyznać, że się zbiera najmniej ze wszystkich, więc po prostu ja jestem zachwycona, totalnie zachwycona tym podkładem. Wygląda bajecznie na skórze, bo nie jest to taka tapeta, jest taki świeży, jest taki delikatnie błyszczący, ale to nie jest takie świecenie, wiecie, tłuste, jak przy skórze tłustej, tylko po prostu on wygląda po prostu fenomenalnie. Zakochałam się w tym, naprawdę. Jeżeli on w tym niezmiennym stanie wytrzyma mi do godziny 20:21, no to mam swojego ukochańca i pędzę jutro do Douglasa, żeby kupić wszystkie kolory, albo przynajmniej z 3 tego podkładu, ze względu na to, że tak jak mówię, no cena to 120 bodajże 8 zł z 30 ml, a komfort, wrażenia niesamowite. No ja jestem po prostu oszołomiona, oczarowana tym podkładem. Okej, dobra, no to tyle na chwilę obecną i wracam do Was już za kilka godzin. Hej kochani, wracam do Was już w ostatniej odsłonie dzisiejszego testu na żywo. Przypominam, że braliśmy pod lupę podkład z Colistara, dokładnie on się nazywa Anti-Age Lifting Foundation. I co mogę powiedzieć po tych kilku godzinach noszenia go? Jest w tym momencie godzina 22:30. To, co zaobserwowałam przez cały dzień noszenia tego podkładu, to to, że jego prawie że w ogóle nie czuć na skórze. Jest to niesamowity komfort, jest świeży, nawilżający, naprawdę genialny pod tym względem. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się kosmetyków na nim, to tak jak widzicie, kontur jest, rozświetlacz jest, róż jest, wszystko się zgadza, nic się nie starło. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam podkład, on w ogóle się nie starł. Jest tak na nosie, jak był rano, nic się z nim nie stało. Ja mam katar, no bo wiadomo, jestem alergiczką, więc często korzystam z chusteczek higienicznych, ale tutaj nic, naprawdę nic się nie stało. Cały makijaż rzeczywiście nie był wyprawiany przez dzień. No bo to test na żywo, więc nie mogłam tego robić, ale nie było też takiej potrzeby. Dopiero po jakichś 6 godzinach zauważyłam, że jednak delikatnie ta skóra zaczyna się świecić. Nie jest to jakieś nachalne, ja absolutnie lubię taki efekt, bo ja lubię efekt takiej naturalnej, zdrowej skóry, niekoniecznie maski i niekoniecznie mega pudrowości. Ja właśnie bardziej cenię sobie takie naturalne wykończenie i ten podkład dokładnie takie wykończenie ma. Niemniej jednak uważam, że to wykończenie nie do końca sprawdzi się przy cerach tłustych. No ale to nie jest podkład do cery tłustej. Anti-Age Lifting Foundation oznacza, że jest on przeznaczony do cery dojrzałej, czyli takiej, która w większości przypadków jest skórą naczynkową, więc tutaj bardzo fajne krycie, będzie nam kryło te nasze nieszczęsne naczynka. Ma SPF 8-10, czyli dodatkowo te nasze naczynka, które z wiekiem nam pękają, będą chronione dodatkowo. Mało tego,
Jeżeli chodzi o jakieś zmarszczki, to nie zauważyłam, żeby on jakoś je strasznie podkreślał. Właściwie w ogóle ich nie podkreśla. Pielęgnacyjna kwestia, też nie jestem w stanie jej jeszcze zaobserwować po jednym dniu noszenia. To by musiał być bardziej długotrwały proces, żeby zauważyć jakieś spłycenie się zmarszczek. A, no i jeszcze jedna kwestia. Cera dojrzała, ona jest, ma większą tendencję do przesuszenia, dlatego ten podkład jest, czuć go po prostu, że jest nawilżający. Natomiast przy cerze tłustej może się on nie do końca sprawdzić. Nie wiem jak z długotrwałością jego utrzymywania się przy cerze tłustej, niemniej jednak przydałyby się przy tych cerach już na pewno bibułki matujące, chociaż jakiś kompakt, żeby sobie po prostu tą cerę przypudrować i zmatowić. Myślę, że przetestuję go gdzieś na jakiejś tłustej cerze, żeby dać Wam też znać, jak on się w takich warunkach sprawdza. No ale wiadomo, jest teraz lato, jest bardzo ciepło, jest właściwie gorąco i faktycznie jak na te warunki, to ten podkład jest genialny i dla siebie myślę, że znalazłam fajnego ulubieńca, więc myślę, że popędzę jutro do drogerii i zaopatrzę się w niego. Zrobię Wam jeszcze przybliżenie, żebyście widzieli, jak dokładnie ten skórak wygląda na chwilę. Podsumowując, moi kochani, jeżeli szukacie dobrego podkładu, który długo się utrzyma na Waszej skórze, macie skórę suchą bądź dojrzałą, to jest to bardzo fajna opcja dla Was. Kochani, mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, kciuk w górę, będzie to dla mnie sygnał, że chcecie takie filmiki w dalszym ciągu oglądać na moim kanale. I komentujcie, proszę. W ogóle każda aktywność Wasza na moim profilu, to na Facebooku, czy tutaj właśnie na kanale na YouTube, jest bardzo przeze mnie fajnie odbierana. Uwielbiam Waszą aktywność. Czy to konstruktywna krytyka, której też potrzebuję, bo ja nie jestem alfą i omegą. Czy jakieś pochwały, uwagi odnośnie światła, muzyki, mojego głosu, wszystkiego. Po prostu one są dla mnie bardzo, bardzo ważne, więc zachęcam Was do aktywności. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie również mój kanał i odwiedźcie mój fanpage. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!